Szanowni Państwo, rozwiążemy następujące zadanie. Dany jest trójkąt o bokach a równe 6 i b równe 10, wpisany w okrąg o promieniu 8. O trójkącie tym wiemy ponadto, że jest ostrokątny. Mamy za zadanie wyliczyć sinusy wszystkich trzech kątów wewnętrznych tego trójkąta oraz długość trzeciego boku. Proszę Państwa, zadanie oczywiście najprościej rozwiązać jest przy użyciu twierdzenia sinusów. Dlaczego najprościej? Jest tutaj kilka wskazówek i to wcale niekoniecznie tylko to, że sinusy kątu mamy wyliczyć, pozwala nam się domyślić, że mamy skorzystać z twierdzenia sinusów. Ten promień okręgu pisanego mocno nam się z tym twierdzeniem kojarzy. Zatem oczywiście z niego skorzystamy, chociaż to nie jest jedyny sposób rozwiązania tego zadania. Od czego zaczniemy, proszę Państwa? Proponuję zacząć od wyliczenia sinusów kątów naprzeciwko boku A, czyli kąta, który oznaczymy sobie przez alfa, i naprzeciwko boku B, czyli kąta, który oznaczymy sobie przez beta. A zatem do dzieła. Twierdzenie sinusów orzeka m.in., że A do sinus alfa jest równe 2r. To oznacza, że sinus alfa, który jest tutaj wielkością szukaną, jest równy A przez 2r. Stronami wymnożyłem przez sinus alfa i podzieliłem przez 2r. No dobrze, ale A jest dane, R jest dane, zatem możemy to po prostu policzyć. Sinus alfa jest równy 6 przez 2 razy 8, to jest 16, czyli 3/8. Zapiszę to sobie z boku, żeby nam nie zginęło. Sinus alfa równa się 3/8, dlatego że tę część za chwileczkę zmarzę. Będziemy mieli jeszcze sporo rachunków w tym zadaniu. Analogicznie możemy policzyć sinus kąta beta. Wiemy, że B do sinus beta to jest 2r, a zatem pomnożywszy stronami przez sinus beta i podzieliwszy przez 2r, otrzymujemy równość sinus beta równa się b przez 2r, co oznacza, że sinus beta wynosi b, czyli 10, przez 2 razy r, czyli 2 razy 8, czyli 16, a zatem jest to 5/8. Sinus beta 5/8. Zmarzę rachunki, które nie będą nam już potrzebne. Zajmijmy się teraz sinusem kąta gamma, trzeciego kąta w tym trójkącie. Sprawa jest troszeczkę bardziej złożona. Możemy sobie z sinusem kąta gamma radzić na różne sposoby. Ja proponuję Państwu sposób następujący. Zauważmy, że suma kątów wewnętrznych w trójkącie, dowolnym, każdym, wynosi pi. Jak ktoś woli 180 stopni. Zatem gamma to jest pi odjąć alfa plus beta. A skoro tak, to sinus gamma to jest sinus pi odjąć alfa plus beta. Ale znamy przecież wzory redukcyjne i wiemy, że sinus pi odjąć coś to jest sinus tego czegoś. Zatem to jest po prostu sinus alfa plus beta. Wiemy ponadto, że sinus sumy dwóch kątów to jest pewna suma pewnych iloczynów, gdzie występują sinusy i kosinusy. Przypomnę ten wzór. Sinus alfa plus beta równa się sinus alfa kosinus beta dodać kosinus alfa razy sinus beta. I proszę Państwa, wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że znamy co prawda sinus alfa i sinus beta, już je wyliczyliśmy, ale nie znamy kosinusa alfa i kosinusa beta. Na szczęście możemy sobie z tym poradzić, proszę Państwa. Dlaczego? Skoro znamy sinusy tych kątów, to kosinusy możemy łatwo policzyć. Jak? Oczywiście ze wzoru jedynkowego. Zacznijmy od kąta alfa. Wiemy, że sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa jest równy 1. W takim razie kosinus kwadrat alfa jest równy 1 odjąć sinus kwadrat alfa. Uwaga! Wiedząc, że alfa jest jakimś kątem, nie wiemy jeszcze, czy możemy spierwiastkować stronami tą równość. Pierwiastkowanie stronami jest problematyczne, jeśli nie wiemy, że obiekty, które podnosimy do kwadratu po obu stronach są dodatnie, czy przynajmniej nieujemne. Ale tutaj tak się szczęśliwie składa, że wiemy, że trójkąt jest ostrokątny. Zatem i sinus, i kosinus na pewno są dodatnie. Sinus zawsze jest dodatni każdego kąta w trójkącie, ale kosinus już niekoniecznie. Dlatego możemy napisać, że kosinus alfa jest równy pierwiastek z 1 minus sinus kwadrat alfa. Powtórzę raz jeszcze.
Dzięki temu, że alfa jest kątem ostrym, kątem pierwszej ćwiartki, to wiemy, że kosinus jest dodatni. Gdybyśmy tego nie wiedzieli, mogłoby się zdarzyć, że kosinus alfa byłby równy minus pierwiastkowi z 1 odjąć sinus kwadrat alfa. No ale tutaj tak nie jest. Zatem kosinus alfa to jest pierwiastek z 1 odjąć 3 ósme do kwadratu, to jest 9/64. Mamy zatem pierwiastek z 64/64 odjąć 9/64. W liczniku mamy 64 odjąć 9, czyli 55/64. Jest to zatem pierwiastek z 55, 5 przez 8. Zapiszę to znowu na boku, żeby nam nie zginęło to. Kosinus alfa jest równe pierwiastek z 55 przez 8. Analogicznie możemy wyliczyć kosinus kąta beta. Nie będę przepisywał tych samych obliczeń, skorzystam ze wzoru, który jest analogiczny. Kosinus beta to jest z podobnych powodów 1 odjąć sinus kwadrat beta pod pierwiastkiem. Znowu na pewno z plusem, bo beta jest kątem ostrym, zatem kosinus beta jest dodatnie. Podstawiając wartość sinusa beta, którą wcześniej wyliczyliśmy, mamy, że kosinus beta to jest pierwiastek z 1 odjąć 25/64. 1 to 64/64, 64 pomniejszone o 25 to oczywiście 39. Zatem mamy pierwiastek z 39 przez 8. Czyli kosinus beta to pierwiastek z 39 przez 8. Mając wszystkie te cztery wielkości, możemy wreszcie policzyć sinus kąta alfa dodać beta, czyli jest to sinus gamma. I jest to w takim razie sinus alfa, czyli 3 ósme, razy kosinus beta, czyli pierwiastek z 39 przez 8, dodać kosinus alfa, czyli pierwiastek z 55 przez 8, razy sinus beta, czyli 5 ósmych. Innymi słowy jest to ułamek, który w liczniku ma 3/39 plus 3 pierwiastki 39, przepraszam, plus 5 pierwiastków z 55 przez 64. Zatem sinus gamma to 3 pierwiastki z 39 dodać 5 pierwiastków z 55 przez 64 i mogę zmazać całą tę część tablicy, żeby spokojnie teraz już wyliczyć długość trzeciego boku trójkąta, czyli C. Zatem, proszę Państwa, aby wyliczyć długość odcinka C, trzeciego boku trójkąta, możemy ponownie skorzystać z wzoru sinusów. C do sinus gamma to jest 2r. Zatem C to jest 2r sinus gamma, czyli C to jest 2r, to jest 2 razy 8, czyli 16, razy cały ten ułamek. (64/16) = 4. Zatem koniec końców odcinek C ma długość 3 pierwiastki z 39, dodać 5 pierwiastków z 55 przez 4 i zadanie jest rozwiązane. Dziękuję Państwu bardzo.